Małżeństwo państwa Matthews mieszkało w kamienicy przy Hereford Place w mieście Lowell w stanie Massachusetts. Robert i Sara byli zajęci swoimi sprawami i nie zwracali zbytnio uwagi na to, co robią ich sąsiedzi. Ich spokój zmąciły podniesione głosy dochodzące z mieszkania nad nimi. Robert nadstawił uszu. Głośny tupot, płacz oraz krzyki stawały się coraz wyraźniejsze. Zainteresowany mężczyzna wyjrzał na klatkę schodową. Po chwili drzwi sąsiadów otworzyły się z głośnym hukiem. John Bouchard, znany im jako były lokator pani Letwala, zbiegał ze schodów jak poparzony. Zakrywając twarz płaszczem, krzyczał w przerażeniu. Moje oczy! Wypaliła mi oczy! Tytułem wstępu, zanim jeszcze zaczniemy sobie na dobre naszą opowieść, to chciałam powiedzieć, że większość dzisiejszych nazwisk będę wymawiała z akcentem francuskim, znaczy moim akcentem francuskim, ponieważ znaczna większość tych osób, o których Wam dzisiaj opowiem, urodziła się na terenie Kanady i miała korzenie francuskie. Od razu też informuję, że miałam dość spory problem z nazwiskiem pani Letwala, ponieważ w języku francuskim słowo L'Étoile znaczy tyle samo co gwiazda i jak widzicie powiedziałam L'Étoile, nie Letwala, ponieważ znalazłam kilka różnych możliwości wymowy tego samego słowa i tego samego nazwiska, więc dla uproszczenia po prostu przyjmijmy sobie, że była to pani Letwala. Przy Hereford Place w Lowell w roku 1900 stał i z tego co widzę po mapach chyba nadal stoi kilkupiętrowy budynek z czerwonej cegły. W tle załączam Wam jak wspomniany obiekt wygląda obecnie i chociaż wiem, że nie jest to typowa kamienica, to dla uproszczenia właśnie tak roboczo będę nazywać ten budynek, bo też takiej wersji i takiej nazwy używała amerykańska prasa. We wspomnianej kamienicy żyło co najmniej kilka rodzin. Jedną z nich było wspomniane we wstępie małżeństwo państwa Matthew, Robert i Sara. Robert i Sara zajmowali mieszkanie na drugim piętrze budynku, jednak na sam temat ich życia prywatnego wiemy niewiele. Mieszkanie piętro wyżej, znajdujące się na trzeciej kondygnacji budynku, zajmowała rodzina Letwala. W teorii była to rodzina pięcioosobowa. I mówię w teorii, bo powiem Wam szczerze, że tutaj dane są naprawdę rozbieżne, i ciężko odgadnąć, co jest pięć. Wierzyć doniesieniom prasowym, no to w praktyce w tym lokalu mieszkała 33-letnia Elizabeth Letwala oraz trójka jej dzieci, kolejno 12, 10 i 6-letnia. Z wiekiem kobiety też były pewne problemy, bo jedne źródła twierdziły, że miała ona 33 lata, inne, że była o 10 lat starsza i w rzeczywistości skończyła 43 lata. Ale pozwólcie, że aby nie robić zamieszania, to odniosę się do tego na sam koniec podcastu, a teraz przyjmijmy, że ta wersja podawana w prasie była wersją wiarygodną. Mąż Elizabeth w mieszkaniu pojawiał się sporadycznie, raczej w celach wizytowych niż mieszkalnych. Według ustaleń to pan Letwala porzucił rodzinę przed 7 laty, tuż przed lub dosłownie chwilę po narodzinach najmłodszej córki. Powody jego decyzji nie są znane, ale mężczyzna nadal był zaangażowany w życie swoich dzieci. Jak wyglądała jego relacja z żoną, tego nie wiemy, ale chyba jakiegoś większego konfliktu między nimi też nie było. Para po prostu zdecydowała, że będzie żyć oddzielnie. Ale w dokumentach oczywiście nadal figurowała jako para małżeńska. Mieszkanie było spore, na pewno kilkupokojowe, z tego co pisała prasa, to były to chyba 3 pokoje i kuchnia, więc jak na tamte warunki to można powiedzieć, że dość luksusowo. Chociaż też nie do końca aż tak luksusowo, bo lokatorzy budynku musieli walczyć z wszelkim robactwem, a największą plagą były znienawidzone przez wszystkich karaluchy. Elizabeth, teoretycznie opuszczona przez męża, musiała jakoś sobie radzić finansowo. Choć też nie wiemy, czy pan Letwala nie łożył tutaj na dzieci, bo źródła donoszą, że jednak tymi dziećmi się interesował, że bywał w mieszkaniu, więc może też tam jakimś groszem czasem rzucił, czy w tym wypadku chyba akurat centem.
Mężczyzna w ogóle odgrywa w tej historii, można powiedzieć, taką rolę drugoplanową, ale dość znaczną. Jedyne, co wiemy na temat samego mężczyzny, na temat pana Letuala, to to, że znalazł on pracę poza Lowell, dokładnie mówiąc to w mieście Newmarket w stanie New Hampshire, i wyprowadził się z miasta. Więc to też nie było do końca tak, że Elizabeth została porzucona z dziećmi i miała sobie radzić całkowicie sama. Ale mimo wszystko dodatkowym groszem by nie pogardziła, dlatego też postanowiła podnająć jeden ze swoich pokoi. Lokatorem, który wyraził chęć najmu, był młodszy o 2 lata od Elizabeth John Bouchard. Bouchard był Kanadyjczykiem, który co prawda kilka lat wcześniej przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, ale do tej pory mieszkał w Auburn w stanie Alabama. Do Lowell przeniósł się tak naprawdę za pracą, prawdopodobnie, ale jaki zawód wykonywał mężczyzna, to też niestety tutaj nie wiemy. Prasa wspominała coś mimochodem o ubraniach roboczych, więc możemy przypuszczać, że po prostu był robotnikiem fizycznym, choć takiej stuprocentowej pewności nie mamy. Nie znał zbyt wielu osób mieszkających w Lowell. Jak sam mówił, to oprócz pani Letuala, z którą mężczyzna wkrótce się zaprzyjaźnił, znał jedynie jeszcze jedną kanadyjską rodzinę mieszkającą w centrum Lowell. John był mężczyzną o ciemniejszej karnacji, miał około 175 cm wzrostu, był szczupłej budowy i raczej był uważany za mężczyznę dość przystojnego. Ale ani zdjęcia, ani rysunku niestety nie mam, więc tutaj musimy uwierzyć na słowo. John Bouchard mieszkał z rodziną Letuala przez 4 lata. Wyprowadził się w sierpniu 1900 roku na miesiąc przed swoim ślubem z panną Margaret McCarthy. Po zaślubinach nowożeńcy zamieszkali na Jewett Street w dzielnicy Centralville. John pracował na utrzymanie rodziny, a jego małżonka zajęła się prowadzeniem domu, chociaż wcześniej też podobno pracowała zawodowo, ale gdzie, to też jest dla nas tajemnica. Ponieważ miejsce pracy Boucharda, że tak sobie tutaj spolszczę, było bardzo blisko kamienicy, w której mieszkała pani Letuala, to też mężczyzna często odwiedzał kobietę. Jak sam twierdził, ich relacje zawsze były bardzo sympatyczne, dlatego też nie widział żadnych przeszkód w kontynuowaniu tej znajomości. 25 listopada 1900 roku Robert Matthew usłyszał niepokojące głosy dochodzące z mieszkania piętro wyżej. Wyszedł na schody, gdzie też spotkał Johna Bouchard. Mężczyzna zasłaniał twarz kawałkiem materiału, prawdopodobnie płaszczem, ale trudno było stwierdzić, bowiem materiał był bardzo nadpalony i bardzo głośno krzyczał. Z jego słów można było wywnioskować, że coś złego stało się z jego oczami. Sara, która w tym momencie dołączyła do męża, przejęła rannego mężczyznę, którego położyła w kuchni na rozłożonym łóżku. Odsunęła połacie płaszcza, którymi do tej pory zakrywał się mężczyzna. Wówczas Sara i Robert zobaczyli, jak ogromne są obrażenia mężczyzny. Niezidentyfikowany płyn wciąż spływał z jego włosów, kapiąc na resztki materiału, w których wypalał dziury. Twarz Johna pokrywały pęcherze, a skóra była widocznie poparzona. Sara wysłała męża, by ten zawiadomił o sytuacji odpowiednie służby, a sama zajęła się opatrywaniem rannego. Nałożyła mężczyźnie na twarz ściereczkę nasączoną bliżej niesprecyzowaną oleistą substancją. Później ułożyła go na łóżku. John narzekał na swoje oczy. Praktycznie nic nie widział. Świat był dla niego rozmyty. Po chwili Robert wrócił do mieszkania w towarzystwie funkcjonariusza policji lub też kilku funkcjonariuszy, bo na miejscu pojawiło się kilku policjantów, ale też nie wiem, czy przyszli oni w tym samym czasie, czy też pojawili się na miejscu później, kiedy zostali powiadomieni o wypadku. Małżeństwo Matthew nie wiedziało zbyt wiele, a stan rannego mężczyzny nie pozwalał na swobodną komunikację. Sierżant Q, czy też kapitan Q, bo tutaj też te stopnie policyjne były różnie stosowane, dowiedział się tylko tyle, że Bouchard wybiegł z mieszkania ich sąsiadki, czyli mieszkania należącego do Elizabeth Letuala. Dlatego też od razu wbiegł po schodach i zapukał do odpowiednich drzwi.
otworzyła mu pulchna kobieta o przyjemnej aparycji. Zapytana o incydent z panem Bouchard, odparła, że John rzeczywiście gościł u niej w mieszkaniu. Kobieta twierdziła, że próbowała uporać się ze szkodnikami, które zalęgły się w jej mieszkaniu czy też rurach. Wlała do chochli preparat na kraluchy, który następnie miała wylać prosto do odpowiednich rur, ale w tym samym czasie usłyszała, że John przywołuje ją do siebie. Zanim jednak poszła do mężczyzny, to też przelała ten płyn z chochli do cynkowanego kubeczka. Mężczyzna leżał w pokoju na łóżku. Podeszła więc do niego i sprawdziła, czego też mężczyzna od niej chce. Wówczas John machnął ręką, wytrącając jej kubek z dłoni. Cały płyn, jaki znajdował się w naczyniu, wylał się na jego twarz, a on sam z histerycznym krzykiem wybiegł z mieszkania. Nie goniła go, ponieważ nie spodziewała się, że ten zwykły preparat na karaluchy mógłby wyrządzić mu jakąkolwiek krzywdę. John był pijany. Cały czas przez całą wizytę popijał sobie whisky, więc Elizabeth była przekonana, że po prostu tutaj dramatyzuje i nieco wyolbrzymia problem, z uwagi właśnie na ten alkohol krążący w jego żyłach. Siostra Elizabeth, Madame Lefebvre, która na co dzień co prawda mieszkała w Pensylwanii, ale akurat tego dnia również gościła w mieszkaniu przy Hereford Place, ponieważ odwiedzała swoją siostrę, oraz najstarsza córka Letoile, potwierdziły słowa siostry. Ale w toku przesłuchania przyznały, że nie widziały całego przebiegu wydarzeń, bowiem w chwili wypadku przebywały w innym pomieszczeniu, konkretnie mówiąc to w kuchni. Policjant rzucił szybkim okiem po pomieszczeniach, w których rozegrała się akcja. W kuchennym zlewie zauważył chochlę. Elizabeth potwierdziła, że to właśnie nią nalała preparat na karaluchy. Sierżant Q wyszedł z kuchni, kierując się do pokoju. Podszedł do łóżka, na którym rzekomo miał leżeć Bouchard, i rzeczywiście na tym łóżku, gdzie mężczyzna prawdopodobnie leżał, pościel była widocznie mokra od jakiejś dziwnej, oleistej substancji. Płyn wypalił dziury w posłaniu, więc musiała to być naprawdę bardzo żrąca substancja. Ponieważ tutaj istniało przypuszczenie, że Elizabeth Letoile dopuściła się próby zabójstwa lub też znacznego uszkodzenia ciała, to też policjant poprosił kobietę, aby ta zeszła z nim piętro niżej do mieszkania sąsiadów, czyli do państwa Matthew. Funkcjonariusz chciał, by ranny mężczyzna dokonał rozpoznania i potwierdził jej wersję wydarzeń. Przy łóżku rannego siedział już inny policjant, posterunkowy Peter Coley. Doprowadziwszy Elizabeth Letoile do kuchni, Coley poprosił, by Bouchard wskazał osobę, która wylała na niego żrzącą substancję. Wówczas John, ściągając z twarzy tą ściereczkę nasączoną płynem, która miała łagodzić skutki poparzenia, bez zawahania wskazał na Elizabeth. Letoile była widocznie poddenerwowana, jednak chodzi raczej o ten stan emocji, ten rodzaj emocji, który towarzyszy nam w sytuacjach stresowych. Nie o takie widoczne rozgniewanie czy też irytację w stosunku do mężczyzny. Drżącym głosem odparła: nie, Johnny. Wiesz, że nigdy bym cię nie skrzywdziła. Niosłam po prostu środek na karaluchy. Ale ranny zdawał się być całkowicie pewny, że Elizabeth działała z premedytacją. Bez zawahania, z widocznym gniewem odpowiedział: nie, wylałaś go na mnie. Policja nie chciała słuchać pozostałych tłumaczeń kobiety. Elizabeth Letoile została aresztowana. Zanim policja odjechała z miejsca wypadku, komisarz Q wrócił do mieszkania piętro wyżej, poszukując naczynia, w którym Letoile miała przenieść żrzącą substancję. Kiedy przeszukanie nie przyniosło efektów, Elizabeth osobiście wskazała, że wspomniany kubek jest zanurzony w czajniku wypełnionym wodą, który też stał w zlewie. Wciąż powtarzała, że truciznę kupiła przed 8 tygodniami i jej głównym przeznaczeniem było tępienie robactwa. Pośrednio zostało to też później potwierdzone przez samego Boucharda, który zeznał, że chociaż nie bardzo ingerował w sprawy Elizabeth, to kobieta coś mu kiedyś wspominała o preparacie, który miał jej pomóc w walce z karaluchami. Specyfik zakupiła, kiedy Bouchard był jeszcze jej lokatorem.
Z tego co pamiętał, to rzeczywiście był on w płynnej postaci, ale nie mógł tutaj zagwarantować, że był to dokładnie ten sam specyfik. Analiza płynu wykazała, że tym środkiem, który miał pomóc Elizabeth w walce z karaluchami, był witriol, powszechnie znany pod nazwą kwasu siarkowego. Była to silnie stężona wersja kwasu siarkowego, wyjątkowo niebezpieczna. Ale Elizabeth wciąż twierdziła, że nie zdawała sobie sprawy z siły specyfiku i z jego toksyczności. Podobno siedząc w policyjnym radiowozie, aresztowana kobieta miała powiedzieć komisarzowi Q, że tutaj autentyczny cytat: gdyby John siedział w domu ze swoją żoną, do tej sytuacji nigdy by nie doszło. Co jest bardzo istotne w tej sprawie, bowiem jest to zdanie, które zostanie później wykorzystane i prawdopodobnie będzie miało ogromny wpływ na to, jak potoczyły się dalsze wydarzenia. Ale oczywiście o tym dosłownie za moment. Co mogła mieć na myśli Elizabeth? John, skonfrontowany z jej słowami, twierdził, że nie ma zielonego pojęcia, o co mogło jej chodzić. Zarzekał się, że ich relacja nigdy nie weszła na poziom romantyczny. Letuala była przecież zamężną kobietą. Nie ośmieliłby się wykonać żadnego niestosownego kroku w jej kierunku. Dlatego też nie mogło tutaj chodzić o zazdrość w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu, i on sam tutaj nie rozumie, dlaczego w ogóle postać jego małżonki została w tej sprawie wyciągnięta. John Bouchard został oczywiście przewieziony do szpitala i to, czego tutaj ja do końca nie rozumiem, to dlaczego w ogóle zwlekano z tym tak długo. Zamiast od razu zapewnić mężczyźnie opiekę medyczną, to najpierw zajęto się tutaj ustaleniem wersji wydarzeń, przesłuchiwano Elizabeth, no priorytety były tutaj co najmniej dziwne. Chirurg ze szpitala Świętego Józefa w Lowell nie miał dobrych wieści. Żrący płyn uszkodził nerwy wzrokowe w oczach mężczyzny, wypalając siatkówkę, co w konsekwencji doprowadziło do trwałej ślepoty w jednym oku. Lewa gałka musiała zostać chirurgicznie usunięta. Losy drugiej miały rozstrzygnąć nadchodzące dni. Poparzeniu kwasem uległa głowa i twarz mężczyzny, zwłaszcza lewa strona, szyja oraz lewa strona korpusu wraz z lewą ręką. Rano kolejnego dnia Elizabeth Letuala ponownie została skonfrontowana z Johnem Bouchardem. Kobieta po raz kolejny tutaj przekonywała, że wydarzenia z poprzedniego wieczora były zwyczajnym wypadkiem, a ona nie miała żadnych intencji, by skrzywdzić swojego byłego lokatora. Ale John był zupełnie innego zdania. Przedstawił swoją wersję wydarzeń, która wypadła dla Elizabeth wyjątkowo niekorzystnie. Według Johna odwiedzał on Elizabeth, ale głównie dlatego, że przy wyprowadzce zostawił w mieszkaniu część swojej garderoby. Wiedział, że jej mąż nie jest entuzjastą jego wizyt. Raz nawet już po zmianie miejsca zamieszkania zrzucił go ze schodów, a według innej wersji to wręcz kopnął Johna w jego cztery litery i zrzucił ze schodów, wygrażając, że jak go znowu zobaczy w pobliżu swojej rodziny, to go po prostu zabije. A na razie, co by mężczyzna wiedział, że Letuala nie żartuje, tak w formie ostrzeżenia porysował mu samochód. John nie wiedział, skąd to wrogie nastawienie pana Letuala, ale że życie było mu jeszcze miłe, to też zaczął unikać spotkań w mieszkaniu przy Hereford Place. Co też ważne, to John twierdził, że była to jego jedyna utarczka z mężem Elizabeth. Wcześniej nigdy nie doszło do sytuacji, w której mężczyzna byłby względem niego agresywny. Owszem, nie lubił go, ale jakoś tak nigdy do rękoczynów nie dochodziło. Dlatego też tym bardziej dziwiła go ta nagła zmiana. Skoro unikał spotkań z panem Letuala, to też co John robił w mieszkaniu Elizabeth 25 listopada? Okazało się, że John miał do napisania bardzo ważny dokument związany ze zmianą swojego stanu cywilnego, czy też z uwagi na zmianę swojego miejsca zamieszkania. To nie jest tutaj jakoś wyjątkowo istotne. Nie wdając się za bardzo w szczegóły, to po prostu ten dokument musiał zostać napisany w języku francuskim. I nie wiem tutaj, dlaczego John nie mógł sam napisać tego pisma, no bo skoro urodził się w Kanadzie, miał nazwisko, można powiedzieć, takie z pochodzenia francuskie, to chyba coś tam języka liznął.
Ta kwestia nie została wyjaśniona, ale może po prostu Elizabeth Letwala miała większe doświadczenie w pisaniu pism urzędowych. A pamiętajmy, że jak się pisze do różnych placówek, do różnych urzędów, to też to słownictwo musi być dostosowane do powagi instytucji. Dlaczego poprosił o pomoc właśnie Elizabeth? Tutaj też odpowiedź była bardzo prosta. John nie miał zbyt wielu znajomych w Lowell, a już zwłaszcza takich, którzy biegle mówiliby po francusku. Owszem, była jeszcze jedna kanadyjska rodzina, wspomniałam wam o niej we wstępie, jednak mieszkała ona w centrum miasta. Do Hereford Place miał zdecydowanie bliżej, zaledwie 20 minut pieszo od swojego mieszkania. Już nawet tutaj pomijając, że zakład, w którym pracował Bouchard, leżał dosłownie w sąsiedztwie Hereford Place. Więc tutaj przeważył czysty pragmatyzm. W mieszkaniu Letwala pojawił się o godzinie 10. Nie był pijany, jak twierdziła Elizabeth, chociaż faktycznie wypił przed wizytą szklankę whisky. Zwrócił się z prośbą o napisanie listu, na co też kobieta wyraziła zgodę. Ale w tym momencie nie miała jednak czasu, żeby zająć się jego sprawą, bo miała swoje obowiązki domowe, dlatego też poprosiła, żeby John wrócił po południu. John wrócił około godziny 14 i spędził czas w mieszkaniu pani Letwala aż do momentu tego wypadku z kwasem. Bouchard cały czas popijał whisky. Czy przyniósł alkohol ze sobą, czy też po prostu częstowała go pani Letwala, to też jest taka kwestia poboczna i zresztą nie do końca wyjaśniona. Każdy świadek twierdzi zupełnie co innego i tak naprawdę w końcu nie było wiadomo, czy John był pijany, czy nie był pijany. Sam John twierdził, że spotkanie dobiegło końca mniej więcej o godzinie 17:30. Co prawda sprawa z listem nie została załatwiona, ale słońce powoli zachodziło i na dworze robiło się ciemno. Elizabeth obiecała, że dokument napisze jutro. Mężczyzna spierał się już do wyjścia i nawet zarzucił na siebie płaszcz. Ale Elizabeth nalegała, by ten jeszcze chwilę poczekał. Podobno chciała zrobić mu drinka. Na nic były jego wykręty. Kobieta zniknęła za kuchennymi drzwiami. John usiadł na krześle i czekał. Co ważne, to krzesło stało tuż przy łóżku. Po chwili Elizabeth ponownie pojawiła się w pokoju. W dłoni trzymała kubek. John nawet nie zdążył się odwrócić, gdy pani Letwala chlusnęła zawartością naczynia w jego kierunku. Wówczas w panice uciekł po pomoc. Elizabeth Letwala przysłuchiwała się zeznaniom mężczyzny w zasępieniu. Zapytana przez policję, czy John Bouchard czasem nie mija się z prawdą, odparła. John, przecież wiesz, że nigdy nie wyrządziłabym ci krzywdy. Wolałabym spędzić 10 lat w więzieniu, niż widzieć cię w takim stanie. Policja jednak uznała, że słowa mężczyzny są tutaj bardziej wiarygodne. Elizabeth Letwala, podejrzana o celowe uszkodzenie ciała, pozostawała w areszcie. Sąd wyznaczył kaucję w wysokości 1000 lub 1600 dolarów, bo tutaj znowu wersje są rozbieżne. Ale nawet jeżeli ta kaucja została wyznaczona, to też nie wiemy, czy kobieta wyszła na wolność, czy musiała spędzić w areszcie cały ten okres oczekiwania na proces, bo tutaj oczywiście też pojawiają się naprawdę różne informacje i ciężko jest mi zweryfikować, która z nich była prawdziwa. John Bouchard podczas porannego przesłuchania i konfrontacji z Elizabeth Letwala po raz drugi dokonał rozpoznania kobiety. Był w stanie określić jej wygląd oraz ubiór. Ale w dalszym ciągu mężczyzna miał problemy ze wzrokiem, a jego możliwość widzenia była ograniczona. Obraz był niewyraźny i nic nie wskazywało na jakąś rychłą poprawę. Wręcz przeciwnie, sprawy dość szybko uległy pogorszeniu. Już w drugą dobę po zabiegu chirurgicznym John Bouchard całkowicie stracił możliwość widzenia. Śledztwo wciąż trwało. John Bouchard twierdził, że z Elizabeth Letwala nie łączyły go żadne relacje romantyczne. Jednocześnie był jednak przekonany, że kobieta działała z premedytacją. Więc jakie były jej motywacje? Być może poszkodowany nie mówił śledczym całej prawdy. Dlatego, aby zaczerpnąć informacji u prawdopodobnie najlepszego źródła, postanowiono porozmawiać z żoną pana Bouchard.
czyli z Margaret Bouchard. Kobieta potwierdziła tutaj wersję swojego męża, wykluczając, aby mężczyzna był uwikłany w romans ze starszą od siebie kobietą. Przypominam, albo o 2 lata starszą, co jeszcze nie było aż takie szokujące, albo o 12 lat starszą. Natomiast nie wykluczała, że Elizabeth działała motywowana zazdrością. Aby zrozumieć podejrzenia Margaret, musimy nieco cofnąć się w czasie. Nie wiemy dokładnie, w jakich okolicznościach Margaret poznała Johna i jak doszło do ich zaręczyn, bo widocznie tutaj uznano, że te wątki nie są istotne dla sprawy. A szkoda, bo wbrew temu, co mówiły amerykańskie dzienniki, wbrew tym wszystkim pozorom, to ta informacja dużo by nam rozjaśniła, ale też całość wyjaśnię wam później. My poznajemy tę historię dopiero w momencie pierwszej konfrontacji Margaret, wówczas jeszcze McCarthy, z Elizabeth Letwala. Przyszła panna młoda przyznała, że w trakcie tego okresu narzeczeńskiego nie wiedziała zbyt wiele na temat Elizabeth. John jedynie wspominał jej, że mieszkał u kobiety przez ostatnie 4 lata i wciąż utrzymuje z nią przyjacielskie relacje. Pierwsze spotkanie Margaret z Elizabeth miało miejsce 24 września, czyli dokładnie na 2 dni przed ślubem. Elizabeth odwiedziła ją w wynajmowanym przez nią pokoju. Upewniła się, że rozmawia z właściwą osobą, po czym bezpośrednio zapytała, czy Margaret planuje poślubić Johna. Kobieta odparła, że owszem. Gdzieś tam też pojawiała się wersja, że tak naprawdę wcale nie powiedziała, że wyjdzie za niego, tylko powiedziała, że jeszcze całą tę sprawę przemyśli, ale dla spójności przyjmijmy, że Margaret dała Elizabeth do zrozumienia, że klamka zapadła, a ona za 2 dni zostanie panią Bouchard. Wówczas to Elizabeth poprosiła kobietę, by ta raz jeszcze rozważyła, czy rzeczywiście John jest mężczyzną, z którym ona chce spędzić resztę swojego życia. Z tym, że też nie do końca tutaj wiemy, czy była to taka grzeczna prośba, czy wręcz nakaz. Bo Margaret odniosła wrażenie, że Elizabeth raczej nie jest jej przychylna, zwłaszcza, że też pani Letwala dodała, że jeśli Margaret poślubi Johna, to będzie żałować tej decyzji, więc to brzmiało trochę jak groźba. Panna McCarthy była przekonana, że Elizabeth po prostu podkochuje się w jej narzeczonym. Dlatego zapytała, czy czasem kobieta nie jest już zamężna. Elizabeth skinęła głową na potwierdzenie. Wówczas Margaret wyczuła dobry moment i stanowczo odparła, że skoro ta ma już męża, to jej związek z Johnem nie powinien zaprzątać jej głowy. To czy wezmą ślub, nie jest jej zmartwieniem. Elizabeth odparła, że owszem, oficjalnie nie jest stanu wolnego. Natomiast dodała, że już od wielu lat nie żyje z mężem, a ich związek istnieje jedynie na papierze. Co też było dla Margaret taką sugestią, że Letwala jest zainteresowana Johnem. Możemy też znaleźć informację, jakoby Elizabeth zasugerowała, że jeżeli McCarthy zdecyduje się tutaj zerwać zaręczyny, to wówczas ona mogłaby wejść w oficjalny związek z Johnem. Ale też zaznaczam, że do tego nie mamy żadnej pewności, być może to była po prostu zwykła plotka albo taka nadinterpretacja prasy, ponieważ ta informacja pojawiła się jedynie w jednym artykule, więc być może po prostu ktoś coś gdzieś tam usłyszał i sobie to powiedział. Spotkanie obu pań dobiegło końca. Margaret była przekonana, że jest to zamknięta sprawa. Jednak 26 września, czyli w dzień ślubu, Elizabeth ponownie zapukała do jej drzwi. Ich spotkanie było krótkie, ale można powiedzieć, że dość burzliwe. Letwala zapytała Margaret, czy wie, gdzie jej mąż spędził wczorajszą noc. Kobieta szczerze odparła, że nie. Był ze mną przez całą noc. Oczywiście prasa podaje bardzo różne wersje tej wypowiedzi. Możemy m.in. też przeczytać, że Letwala wypowiedziała zdanie w stylu miałam go całą noc, co oczywiście tutaj całkowicie zmienia kontekst tej wypowiedzi i sugeruje taki, można powiedzieć, podtekst erotyczny. Ale załóżmy, że jednak po prostu to była zwykła taka niewinna wypowiedź pod tytułem był ze mną przez całą noc. Nie wiemy, jaka była reakcja panny McCarthy, jednak informacja prawdopodobnie nie wywołała w niej żadnych większych emocji. Margaret nie miała powodu, by nie ufać swojemu narzeczonemu. Rozmowa przeszła na temat aparycji Johna. Margaret miała zasugerować, że jej przyszły małżonek jest wyjątkowo przystojny.
Na co Elizabeth odparła. I tutaj wybaczcie, ale muszę użyć sformułowania w języku angielskim i zaraz wam wytłumaczę, dlaczego to zrobię, bo mam konkretny powód. You can marry him, but I fix him. I osoby znające język angielski, posługujące się językiem angielskim, powinny wiedzieć, dlaczego postanowiłam użyć tego zdania właśnie w formie angielskiej. Bo słów, których użyła Elizabeth, prawdopodobnie nie można tutaj tłumaczyć dosłownie. No bo dlaczego nagle Letuala miałaby tutaj rzucać tekstem, że Margaret może poślubić Johna, ale ona i tak go uleczy, czy też tłumacząc dosłownie naprawi. Trochę tutaj pogrzebałam i okazuje się, że sformułowanie I fix him było często stosowane w odniesieniu właśnie do osoby wyjątkowo atrakcyjnej wizualnie, co też tłumaczy tutaj, dlaczego to zdanie padło właśnie po tym, jak panie rozmawiały o aparycji Johna, ale ten wygląd jest tutaj zwodniczy, bowiem taka osoba ma bardzo, bardzo dyskusyjne cechy charakteru, mówiąc sobie oczywiście delikatnie. I fix him mogło mieć też takie swoje drugie znaczenie, ponieważ to wyrażenie jest też czasem używane, aby zaakcentować, że Elizabeth i tak osiągnie swoje, i tak się zemści, i w tym wypadku można byłoby to przetłumaczyć jako możesz go poślubić, ja i tak się zemszczę. Co chyba byłoby tu najsensowniejszą wersją, najsensowniejszą opcją, ale wybaczcie, język angielski sprzed 100 lat miał swoje różne slangi, których ja w tym momencie nie rozumiem, bo nikt mnie tego nie uczył. I chociaż na obecnym etapie to stwierdzenie, którego użyła Elizabeth, może być nieco zagadkowe, to obiecuję wam, że wszystko stanie się jasne nieco później. Co ważne, tutaj był użyty czas teraźniejszy. I fix him, nie I'll fix him, czyli naprawiam go, nie naprawię go. Margaret zupełnie nie przejęła się słowami Elizabeth Letuala i 3 godziny później, czyli o godzinie 16, 26 września 1900 roku, poślubiła Johna Bouchard. Para zamieszkała w dzielnicy Centralville, co już tutaj wiemy, a ich małżeństwo, choć była to świeża sprawa, zdawało się być udane. Margaret raz jeszcze podkreśliła, że nie miała żadnego powodu, by nie ufać swojemu małżonkowi, a o tej jego niedzielnej wizycie w mieszkaniu przy Hereford Place doskonale wiedziała. John nie ukrywał przed nią, że zamierza się spotkać z Elizabeth, wręcz można powiedzieć, że to spotkanie to była ich wspólna decyzja, znaczy decyzja małżeństwa Bouchard. Para planowała przeprowadzkę do Lewiston w stanie Maine, dlatego też musiała złożyć odpowiednie dokumenty napisane w języku francuskim. Ale ani ona, ani jej małżonek nie posługiwali się na tyle biegle językiem francuskim w formie pisanej, by napisać list samodzielnie. Dlatego zgodnie uznali, że należy tutaj poprosić o pomoc panią Letuala, której w przyszłości zdarzało się już pomagać Johnowi przy pisaniu takich różnych podań i dokumentów, a też prawdopodobnie pani Letuala mieszkała w Stanach Zjednoczonych dopiero od kilku lat i większość życia spędziła jednak w Kanadzie, gdzie też mówiła biegle właśnie w języku francuskim. Margaret była tutaj pewna, że wizyta Johna nie miała żadnego podtekstu erotycznego. Dała mu nawet pieniądze na znaczek pocztowy, by mężczyzna od razu mógł nadać korespondencję. Co warte podkreślenia, pomimo naprawdę bardzo ciężkiego stanu fizycznego Johna, to Margaret była żoną opiekuńczą, dbała o męża, odwiedzała go w szpitalu. Naprawdę widać było, że kobieta jest taką oddaną żoną. Była dla Johna ogromnym wsparciem, bo mężczyzna nie dość, że tutaj cierpiał przez obrażenia fizyczne, przez bardzo głębokie poparzenie ciała, to jeszcze stracił całkowicie wzrok. Wszystko wskazywało na to, że Elizabeth, nie mogąc pogodzić się ze stratą Bouchard'a, postanowiła zemścić się na mężczyźnie za wybranie innej kobiety. Ale tutaj dochodzimy do punktu, w którym sam Bouchard zaprzeczył, by Elizabeth kiedykolwiek okazywała mu swoje niezadowolenie z powodu jego ślubu. Bo owszem, ona sugerowała, że ten nie powinien się żenić z kobietą, której nie kocha. A w ogóle sam pomysł formalizacji związku jest czystą niedorzecznością, czego ona sama była tutaj chodzącym przykładem. Ale w żaden sposób nie próbowała na niego wpłynąć i pozostawiła mu pełną decyzyjność. Jej przyjazne nastawienie również nie uległo zmianie, a ona i John w dalszym ciągu byli, można powiedzieć, taką parą przyjaciół. I chociaż John tutaj doceniał pomoc Margaret,
to sugerował między wierszami, że kobieta się myli i żadnej relacji romantycznej pomiędzy nim a Elizabeth nigdy nie było, a pani Letwala nigdy nie pokazywała Johnowi, że jest nim zainteresowana jako mężczyzną. Kto więc miał rację? Margaret czy John? Czy nowa pani Bouchard mogła nadinterpretować zachowanie Elizabeth? Czy John po prostu coś ukrywał i nie chciał zdradzić prawdziwego podłoża jego relacji z Letwala? I tutaj dochodzimy do punktu, w którym poznajemy historię z kompletnie innej perspektywy, czyli widzianą oczami aresztowanej kobiety. Elizabeth Letwala potwierdziła, że próbowała odwieźć Margaret McCarthy od samego pójścia. Ale jej intencje były całkowicie szczere. Nie działała po to, by odzyskać przychylność Johna, bo cały czas ją miała. Najzwyczajniej w świecie chciała ostrzec Margaret przed związkiem z niewłaściwym człowiekiem. Dlaczego według Elizabeth John nie był odpowiednim materiałem na męża? Dla kobiety było jasne, że Bouchard nie kocha swojej narzeczonej. John przyznał, że Margaret nie jest w jego typie. Uważał, że jest zbyt pospolita i bez wyrazu. Wyrażał się o kobiecie lekceważąco, określając ją jako osobę głupiutką, naiwną i podatną na manipulacje. Natomiast to, co go do niej ciągnęło, to było jej konto bankowe. Margaret miała dobrze zarabiać, dzięki czemu udało jej się odłożyć konkretną sumę pieniędzy. Oczywiście po zmianie stanu cywilnego kobieta porzuciła pracę, zostając gospodynią domową, co w tamtych czasach było raczej dość powszechną praktyką, natomiast oszczędności, które zgromadziła, były wystarczającym argumentem przekonującym Johna do poślubienia Margaret. Wówczas Elizabeth powiedziała Johnowi, że branie ślubu z kobietą, do której nic kompletnie nie czuje, jest czystą głupotą. Co jak widzicie, bardzo ładnie łączy się z tym, co zeznał sam John, ale daje nam taki pełniejszy kontekst. Widząc, że jej słowa nie wywarły na nim żadnego wrażenia, postanowiła skontaktować się z Margaret McCarthy. Cytując tutaj słowa Elizabeth Letwala. Udałam się do jej pokoju i powiedziałam, że jest ogromnie lekkomyślna, jeśli chce wyjść za człowieka, dla którego jest kompletnie obojętna. Jak już wiemy, Margaret zupełnie inaczej zinterpretowała jej intencje. Elizabeth stwierdziła, że zrobiła co mogła, ale prywatne życie Johna i Margaret to już nie jej sprawa. Po ceremonii ślubnej nic się nie zmieniło. Bouchard wciąż ją odwiedzał. Bywało nawet, że codziennie. Nadal również wyrażał się o swojej małżonce w sposób pogardliwy. Raz poinformował Elizabeth, że jego naiwna żona codziennie przed pracą daje mu 10 centów na szklaneczkę whisky. John pracował od rana do wieczora. Margaret była przekonana, że w tym czasie mężczyzna nie może zjeść żadnego ciepłego posiłku, a wiadomo, że alkohol rozgrzewa od środka, więc będzie to taką namiastką czegoś ciepłego. Opowiadając swoją historię, John z szelmowskim uśmiechem spojrzał na Elizabeth znad talerza z ciepłą zupą i powiedział: ona nie ma pojęcia, że u ciebie jestem i jem ciepły obiad. Co tutaj kłóci się z zeznaniami Margaret, która przekonywała, że za każdym razem, gdy John miał w planach odwiedziny w mieszkaniu przy Hereford Place, informował ją o tym odpowiednio wcześniej. Elizabeth tutaj nie mówi nam konkretnie, jak wyglądała jej relacja z Johnem, ale między wierszami możemy wyczytać, że pomiędzy tą dwójką faktycznie mogło coś być. Bo na przykład kobieta potwierdza, że Bouchard mieszkał u niej przez ostatnie 4 lata, jednocześnie zaznaczając tutaj, że nie do końca był on takim zwykłym lokatorem. Opisując, jakie relacje wtedy panowały w jej mieszkaniu, to Elizabeth mówi, że córki nigdy nie spały w tym samym pokoju, co ona i Bouchard, aby mężczyzna nie miał kontaktu z dziewczynkami. Nie spały w tym samym pokoju, co ona i Bouchard. Czyli kobieta dzieliła z mężczyzną pokój służący im za sypialnię. Co jeszcze nie musi tutaj oczywiście o niczym przesądzać, ale jest dość zastanawiająca. Jej relacja z Johnem też nie była taka bezkonfliktowa, jak rysował ją Bouchard. Zdarzało się, że kobieta kilkukrotnie wyrzucała mężczyznę z mieszkania
i jak się okazuje, miała ku temu konkretne powody. Elizabeth użyła sformułowania, nie mówiąc wprost, że John dobierał się do jej córki, jednak takie wnioski nasuwają się same. Bo cytując, to Elizabeth Letwala powiedziała: ubiegłej zimy strasznie się z nim pokłóciłam z powodu tego, co próbował zrobić mojej córce. I oczywiście nie twierdzę, że John faktycznie tutaj obłapiał dziewczynkę, bo może po prostu zachowywał się względem niej agresywnie. Ale tak czy siak, jego zachowanie względem córki Letwala było nieodpowiednie. I to też dlatego jej mąż nie chciał, by Bouchard mieszkał w mieszkaniu zajmowanym przez Elizabeth i dzieci. Tutaj zupełnie nie chodziło o zazdrość względem żony. Mężczyzna po prostu próbował chronić swoje córki. Jeżeli dobrze wszystko interpretuję, to pan Letwala dwukrotnie wyrzucał Johna z mieszkania, a i Elizabeth zdarzało się wypędzać swojego lokatora. Jest to kolejny bardzo ważny wątek, bowiem jak być może pamiętacie, to John zeznał, iż nigdy nie miał większych problemów z państwem Letwala. Do większej scysji doszło zaledwie raz i to już po jego wyprowadzce. Ale państwo Matthew, mieszkający piętro niżej, potwierdzili wersję małżeństwa Letwala. Osobiście widzieli, jak kilkukrotnie Bouchard był wyrzucany za drzwi albo przez Elizabeth, albo przez odwiedzającego rodzinę męża. To sugeruje, że John nie był do końca prawdomówny, a przynajmniej zataił tę niewygodną dla niego prawdę. Słowa kobiety pośrednio potwierdziła też jej siostra oraz 12-letnia córka. I dlaczego mówię tutaj pośrednio? Na początkowym etapie 12-latka oraz jej ciocia przyznały, że były w mieszkaniu w momencie ataku, jednak przebywały wówczas w kuchni. Dlatego potwierdziły, że Elizabeth walczyła z karaluchami, nalała specyfiku do kubka, jednak nie widziały, co się stało, kiedy opuściła ona kuchnię i przeszła do pokoju. Tę samą wersję zaprezentował John. Siostra Elizabeth oraz córka Elizabeth były w domu, jednak nie wychylały nosa z kuchni. On, siedząc na krześle, kompletnie ich nie widział, więc zapewne one również nie mogły wiedzieć, co się dzieje w pokoju. Ale podczas kolejnego przesłuchania ich wersja się zmieniła, albo zaktualizowała. Najlepiej będzie, jak zacytuję wam dokładną wypowiedź pani Lefebvre. Był pijany. Położył się na łóżku w pokoju. Moja siostra rozprawiała się z karaluchami, gdy Bouchard głośno ją do siebie przywołał. Podeszłam do drzwi, by podejrzeć, co się dzieje. Siostra zapytała go, czego od niej chce, na co on odpowiedział: och, doskonale wiesz, czego chce. Uniósł rękę, chcąc złapać moją siostrę. Wówczas doszło do wypadku. Bouchard wybiegł z pokoju, przeraźliwie krzycząc. Był pijany, więc pomyślałam, że to dlatego tak krzyczy. Nie wiedziałam, że jest ranny. Oczywiście dokładnie tę samą wersję zaprezentowała 12-letnia córka Elizabeth Letwala. Dziewczynka dodała również, że w tygodniu poprzedzającym wypadek Bouchard odwiedzał ich mieszkanie 4 lub nawet 5-krotnie. Ale niewykluczone, że pojawiał się nawet częściej, kiedy po prostu dziewczynki nie było w domu. 12-latka potwierdziła również, że poskarżyła się swojemu ojcu na nieodpowiednie zachowanie Bouchard'a względem niej. Jeżeli kobiety mówiły tutaj prawdę, to mamy kolejny argument przemawiający za tym, że Bouchard miał romans z Letwala. Chyba że jedynie mi słowa doskonale wiesz, czego chce i próba przyciągnięcia do siebie Elizabeth kojarzy się jednoznacznie. No ale nie możemy wykluczyć, że zachowanie Johna było bardziej niewinne i mężczyzna po prostu chciał, by kobieta podała mu whisky. Chociaż osobiście w to wątpię. To, co jest znamienne w tej sprawie, to to, że wersja rodziny Letwala wydaje się bardziej spójna i sensowna. Natomiast z uwagi na wcześniejsze zeznania, gdzie krewne oskarżonej przyznały, że nie widziały, co się dzieje w pokoju obok, nie możemy być stuprocentowo przekonani co do ich prawdomówności. Bo mogło być i tak, że zarówno córka, jak i siostra chciały chronić Elizabeth. Dlatego też zmodyfikowały swoje zeznania, przyjęły wspólną wersję, która oczywiście była tutaj korzystna dla oskarżonej, a później przedstawiły ją w sądzie.
Rozważmy więc sobie wszystkie za i przeciw. Co przemawia za wersją Elizabeth Letwella? Na pewno pierwszym argumentem było mokre łóżko z dziurami po kontakcie z kwasem siarkowym. Elizabeth od samego początku opowiadała, że Bouchard w chwili wypadku leżał na łóżku i nie wyglądał, jakby szykował się do wyjścia. John początkowo twierdził, że siedział na krześle. Mebel stał tuż obok łóżka, stąd też mokre ślady na pościeli. Później ta wersja też została zmodyfikowana i mężczyzna również coś tam przebąkiwał o łóżku, ale nie wiadomo, jak to dokładnie tam było. W każdym razie, nawet jeżeli zmienił swoją wersję, to już ta zmiana może wydawać się trochę podejrzana. Wersja Elizabeth wydaje się więc bardziej realna. Dalej. Państwo Matthew, czyli sąsiedzi Elizabeth Letwella, potwierdzili tutaj, że Bouchard wielokrotnie był wyrzucany z mieszkania ich sąsiadki. Czemu on sam zaprzeczał? Wszyscy świadkowie, łącznie z rodziną oskarżonej i najbliższym sąsiedztwem, potwierdzili, że John często przychodził w odwiedziny. Trudno więc uwierzyć, by przez miesiąc odbierał pozostawioną przy wyprowadzce garderobę, bo też taką wersję przyjął mężczyzna. Zwłaszcza, że w mieszkaniu pojawiał się niemal codziennie, no to co, odbierał po jednej skarpetce? Zdaniem prokuratora, Elizabeth specjalnie zakupiła środek na karaluchy i już wówczas planowała zemstę. Ale sam Bouchard stwierdził, że Elizabeth walczyła z insektami już od dłuższego czasu. Zawsze trzymała w kuchni jakieś specyfiki tępiące robactwo. No i na koniec przechodzimy do wspomnianego wcześniej sformułowania I fix him. Teraz, gdy wiemy, że John nie był tak krystaliczny, jak sądzono, nie szanował swojej małżonki, a nawet podobno dobierał się do córki Elizabeth, to ma to zdecydowanie więcej sensu. Rzeczywiście mogło być i tak, że Elizabeth chciała jedynie ostrzec Margaret przed największym błędem jej życia. I niewykluczone jest tutaj, że sama również miała chrapkę na Boucharda, ale to mogła być jedynie taka dodatkowa korzyść. No i co najważniejsze, Bouchard nie wyprowadził się z własnej woli, bo jak przekonywał, planował ożenić się z panną McCarthy. Z mieszkania przy Hereford Place został wyrzucony przez rozwścieczonego ojca dziewczynki. Dlatego też powiedziałam wam wcześniej, że żałuję, iż tutaj nie wiemy, jak doszło do zaręczyn Johna i Margaret, od kiedy ten związek w ogóle istniał, bowiem była tutaj duża szansa, że mężczyzna po prostu szukał kogoś, z kim mógłby zamieszkać. Ślub z Margaret był więc dla niego idealną opcją. A ślub po miesiącu znajomości też wówczas nie był niczym dziwnym. Co przemawia za wersją Johna i jego małżonki? Mokry płaszcz z wypalonymi dziurami sugeruje, że w chwili oblania kwasem rzeczywiście mężczyzna mógł szykować się do wyjścia. Z drugiej strony John mógł po prostu chwycić płaszcz, żeby wytrzeć z twarzy żrącą substancję. Bo chociaż źródła informują, że ubranie odegrało w tej sprawie kluczową rolę, a mężczyzna zbiegł ze schodów, zasłaniając się materiałem pochodzącym z odzienia wierzchniego, to jednak żadne z nich nie daje odpowiedzi na pytanie, czy mężczyzna miał na sobie płaszcz, czy jedynie używał go, by zasłonić poparzoną twarz. Idziemy dalej. John twierdził, że rodzina Elizabeth nie mogła wiedzieć, co dzieje się w pokoju, co obie panie zresztą też potwierdziły. Zmieniona przez nie wersja wydarzeń wydaje się podejrzana. Największe poparzenia na ciele Johna odnotowano po lewej stronie ciała, co może potwierdzać, iż w chwili wypadku siedział on na krześle bokiem do swojej napastniczki. Gdyby leżał na łóżku, to raczej poparzona zostałaby centralna część jego ciała, cała twarz oraz klatka piersiowa. No i oczywiście takim głównym argumentem są zeznania małżonki Johna, która sugerowała, że Elizabeth była zazdrosna i chciała odbić jej męża, a ona sama doskonale wiedziała, gdzie jej mąż udaje się fatalnej niedzieli. Mężczyzna nigdy jej nie okłamał, a gdyby rzeczywiście żywił jakieś uczucia do Elizabeth, to nie planowałby przeprowadzki do innego stanu, bo raczej chciałby być jak najbliżej swojej kochanki. Ale pamiętajmy, że zeznania Margaret, tak samo zresztą jak zeznania krewnych Elizabeth, mogły być stronnicze. Obie wersje miały swoje mocne i słabe strony. O tym, która z nich była prawdziwa,
decydowała ława przysięgłych. W tym miejscu zrobimy sobie krótką pauzę, abyście mogli przemyśleć, co wy byście zrobili, gdyby ta decyzja należała do was. Czy waszym zdaniem Elizabeth Lettwala z pełną premedytacją oblała kwasem Johna Boucharda? Czy chciała okaleczyć mężczyznę, już zupełnie tutaj odsuwając na bok rozważania dotyczące motywu, bo jak wiemy, no powodów, by zemścić się na swoim byłym lokatorze, miała sporo, tutaj zaczynając od zazdrości i na obronie córki kończąc. A, i jeszcze w międzyczasie okazało się, że Bouchard był jej winny pieniądze, co dawało nam kolejny motyw. Ława przysięgłych uznała, że Elizabeth Lettwala jest winna trwałego okaleczenia Johna Boucharda, a kobieta działała z pełną premedytacją. Ale sprawa była naprawdę skomplikowana. Na tyle skomplikowana, że sam sędzia po usłyszeniu werdyktu ławy przysięgłych przyznał, iż ma on wątpliwości co do winy Elizabeth Lettwala. Ale według prawa stanu Massachusetts o winie decydowali przysięgli. Sędzia na podstawie ich decyzji mógł jedynie zdecydować o wysokości wyroku. Elizabeth Lettwala została skazana na 5 lat pozbawienia wolności. Oficjalnie była winną popełnienia przestępstwa. John, słysząc wyrok, jaki został wydany w jego sprawie, przyjął decyzję ławy przysięgłych z pełnym spokojem. Nie mamy konkretnych informacji, jak wyglądało późniejsze życie jego oraz jego małżonki. Natomiast niestety zarówno Margaret, jak i John pożyli jeszcze zaledwie kilka lat. W roku 1902 na świat przyszedł ich synek, John Bouchard, ale niestety chłopiec zmarł, mając zaledwie 3 miesiące. Więcej dzieci para nie miała. Margaret zmarła w roku 1907, a rok później dołączył do niej John Bouchard. Na koniec przechodzimy tutaj sobie do historii rodziny Lettwala, bo tak jak powiedziałam wam na początku, to te informacje, które podawała prasa, niekoniecznie musiały być prawdziwe. Udało mi się odnaleźć miejsce spoczynku Elizabeth Lettwala, który, jak wierzę, może być właśnie nagrobkiem Elizabeth, o której opowiadałam wam dzisiaj w podcaście. Może, natomiast niekoniecznie musi, bo tutaj dane części się pokrywają, w części się rozmijają. Bowiem według tego nagrobka, to Elizabeth, tak jak wspomniałam, nie miała 33 lat, ale 43. A raczej 42. No ale to mały detal. Nie miała też trójki dzieci, ale szóstkę dzieci. I fakt, miała trzy córki, trzy najmłodsze córki. Ale miała też trzech starszych synów. Jeżeli rzeczywiście jest to nasza Elizabeth, to kobieta wraz z mężem w pewnym momencie musiała przeprowadzić się na Rhode Island, bo to właśnie tam możemy odnaleźć rodzinny grobowiec. Zmarła mając 71 lat, więc można powiedzieć, że dożyła sędziwego wieku. Ale raz jeszcze zaznaczam, że nie ma takiej stuprocentowej pewności, że mówimy o tej samej Elizabeth Lettwala. Aczkolwiek jest to jedyna Elizabeth Lettwala, której dane zgadzają się z resztą informacji. Kobieta urodziła się w Kanadzie, a miejsce jej pochówku jest oddalone zaledwie godzinę drogi od Lowell, co jak na Stany Zjednoczone, tutaj przypominam, nie jest jakąś dużą odległością. Załączam wam oczywiście w tle zdjęcia nagrobka, załączę wam link do strony, gdzie możecie odnaleźć informacje o rodzinie Lettwala. I wówczas sami wyrobicie sobie opinię, czy mówimy o tej samej Elizabeth, czy nie. A ja dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Jeżeli podoba wam się moja praca, jeżeli doceniacie moją pracę, to zostawcie po sobie łapkę w górze. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to byłoby mi bardzo miło, gdybyście to zrobili. A jeżeli chcecie w szczególny sposób podziękować za moją pracę, to w opisie jest konkretny link do portalu, gdzie możecie postawić mi wirtualną kawę. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Do usłyszenia.